Halo, halo kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z mojego wyzwania Słodko-gorzkie życie. Tak kochani, jest kolejny odcinek i na samym początku zachęcam Was, żebyście Wy zachęcili mnie łapkami w górę, żeby jak najczęściej one się pojawiały, bo coś ostatnio pogniewałam się z Simsami. Coś się nie możemy ze sobą dogadać. No, a tak słuchajcie, tak serio, no to tak, ja zostaję, te Simsy tak pojawiały się rzadziej, no ale ja po prostu nagrywam wtedy, kiedy mam ochotę. Okej, ale do celu, słuchajcie, do celu, zobaczcie, co oni tu zrobili, co oni zrobili z tym menu Simsów. Xavier Field tęsknił za tobą. No dobra, super ekstra, ale wygląda to beznadziejnie. Moja zmywarka skoczyła prać, jak zawsze na nagraniu. No, także słuchajcie, ja wznawiam grę. Dziwnie, tamto było lepsze. Co oni odwalają, słuchajcie? Zawsze, jak coś robią, to na gorsze. Dlaczego, powiedzcie, dlaczego? Dobra kochani, ostatni odcinek skończyliśmy sobie tutaj w naszym domeczku w Salwadoradzie. Jeszcze mamy tak 5 dni urlopu do piątku wieczora. Ja tutaj jestem, potem przechodzę do naszych dziewczyn. To już mówiłam w poprzednim odcinku, nie będę się, słuchajcie, powtarzać, ale widzę, że tutaj mamy jakieś skałki, więc jak najbardziej, Xavi, możesz sobie to wykopać. Dostawiłam tutaj grilla, dostawiłam ognisko, chociaż tak więcej pewnie nas tutaj nie będzie niż będziemy. No i słuchajcie, już mają łuzia, mogą sobie tutaj wszyscy ładnie spać, a ty pozujesz? No proszę Cię bardzo, jak ładnie. Chodź, zrób siku. Nie jestem przyzwyczajona tutaj do robienia trzema simami, ale chciałabym, żeby oni chociaż się ogarnęli w taki sposób, że będą wysiusiani. No przestań pozować. No jestem ciekawa, czy tutaj się będzie coś zacinać teraz, bo one... Co Ty, nie możesz skorzystać z toalety? Dlaczego? Skorzystaj, chopie. A, bo ona niby korzysta. Losie, drogi. Kobito, idziesz korzystać czy nie idziesz? Resetuj się. No, skorzystaj. Okej, dobra, wszystko działa, tylko ona teoretycznie korzystała i on nie mógł skorzystać. Ty, młody, chodź no tutaj. Weźmiemy tobie do... Czemu ty śpisz tu? W ogóle jak fajnie słychać te takie, wiecie, ptaszki, wodę i w ogóle takie różne tam... No, no, no. Nieważne, ty jesteś śpiący? On jest śpiący, ja w to nie wierzę. Weź no śpij, chłopie, wyśpij no się trochę. A wy? Ten pozuje też. Co wy macie z tym pozowaniem? Idź się wysikaj. A Xavi niech się chwilę prześpi. Dobra, tutaj Creedowi dałam, żeby on zrobił sałatkę owocową na śniadanie. Xavi w tym czasie sobie śpi. Coś nie bardzo mu idzie, on dopiero ma pierwszy poziom. Dopiero zaczął swoją przygodę z gotowaniem. Także chodźcie, niech oni tutaj wszyscy zjedzą rachunki. Dobrze, Dominika, sorry, śpię. Nie wiem, do kogo dzwoniła w sumie. Aha, Dominik, teraz jakiś, to już do nas, to nie. To śpimy, weź ty sobie pośpi jeszcze. Wzięłam tą miskę, wzięłam, okej. No, piesek sobie śpi, ale myślę, że my możemy, a ty jeszcze mlekiem popijesz sałatkę owocową. No powiem ci, kolego, że nas nie będzie w domu i jakby tam, gdzie my będziemy, nie będzie łazienki, więc zastanowiłabym się dwa razy. Chodź weź jeszcze zjedz coś na szybko, Xavi. No widzę, że no są przycinki. No była przed chwilą ta aktualizacja właśnie z tym nowym wyglądem. No i co? I ja ich naprawdę teraz będę musiała cały czas resetować, żeby oni coś zrobili. Co tobie jest? Ból gardła. Przestań chrzanić, jedz. Nie ma żadnego bólu. Musimy iść na targ kupić maczety i inne takie. Michał Lotario, jeżeli powiedziałbym, co bym ci, że jestem gejem, Boże, co to jest? Cieszyłabyś się ze mną? No oczywiście, że tak. Bądź kim chcesz, chłopie. Ale skąd takie te mamy dziwne interakcje? Wątpię, że to z gry, pewnie z modów. Ty, czemu się sikasz na tarasie? Zaraz ktoś to drepnie. Ty tęsknisz za domem. Ojejku, jaki słodziak. Ale słodziak. Dobrze, kochani, chodźmy. Czemu on chodzi po... On chodzi po nagu na chacie. Boże, ludzie, co tutaj się dzieje? Co tu się odwala? O co tu chodzi? Idziemy. Gdzie to są te tutaj chyba są, nie? Te. Gdzie tu są te... Zawsze takie te, wiecie, że stoją tu chyba. A może nie? No dobra, zobaczymy zaraz. Wszyscy z psem, piesełkiem. Dobra, jesteśmy my, słuchajcie. Creed, czemu ty chodziłeś po nagu?
O co tutaj chodzi, chłopie? Co? O co chodzi? Zapytaj się go. On jest zaczerwieniony. Widzę, że wiecie co? Ten mod sol mi się chyba odpalił. Ty masz tutaj trądzik. No dobra, jakby nie przeszkadza mi to. I stąd są te na przykład te SMS-y, te pytania od ludzi, którzy do nas dzwonili. Nie wiem skąd mam sol, bo chyba miałam go wyłączonego, ale no dobra, może z czymś na nowo pobrałam. Chodźcie tutaj, przyjdźmy sobie tutaj, podejść tutaj razem, zobaczymy co tutaj jest ciekawego. Co my tutaj możemy kupić? Możemy kupić... aha, tu nikogo nie ma, tak? Ej, no dlaczego? Jaja sobie robią? Czy mi się tylko wydaje? Proszę tutaj przyjść, bo ja bym chciała coś kupić. Weźmy, pogadajmy. Rozmawiaj o randce? Nie, może o zainteresowaniach byłoby lepiej. A tu już możemy? Nie. O, dobra, przyszła pani. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Przyszła jakaś pani. Tutaj możemy coś kupić. O, jest, jest maczeta, kup. Co tu jeszcze jest? Przynęta na nietoperze? Dobra, weźmy, kupmy. No, 3 dla każdego. Wodospad w butelce. No, okej. Okay. A dobra, nie możesz. Tutaj jeszcze jest to na pająki, to też na pewno kupimy. O, jak słodko. Fajnie. Okej, okay, okej, okay. Kupujemy, kupujemy. To bym chciała jeszcze na pająki, też dla każdego. Też dla każdego. Jak my się potem podzielimy tymi pieniędzmi? 6,5, załóżmy, że on miał 6,5, będę musiała sobie zapisać, że on jakby miał 6,5. Hej, przystojniaku, chcesz pójść dzisiaj? I Efi, nie, my jesteśmy, słuchaj, na wyjeździe, przyjedziemy, to z tobą pogadamy, bo musimy, no pogadać, zakończyć pewien etap w naszym życiu. Tu pies, kot, Anna do nas dzwoni, dobra, mamuśka, no dobra, pogadajmy z nią. Pogadajmy, pogadajmy. Tu mu chciała jakąś laleczkę kupić dla Xaviego. 6,5, a resztę, słuchajcie, to co uda nam się zdobyć w świątyni, to podzielimy oczywiście na 3 osoby, no chyba, że ktoś nie przeżyje tej wyprawy, to wtedy podzielimy na mniej osób. Pieseły! Lessie, Lessie, wróć! A ty możesz coś do pieseła? Przywitaj, chodź, przywitaj. Co robisz? Leniuchuj, no oczywiście. Och! Harry, nie Harry, Teddy ty miałeś. No gdzie ty jesteś? No weź tam przywitaj, Lessie, wróć. Ty jesteś ale leniuch, nie? Ja pierdzielę. I ci zwiała kobita. O ile to była kobita. No dobra. No to co, kochani? Myślę, że... O, jeszcze są inne rzeczy. Jeszcze są inne rzeczy. Co tu jeszcze mamy? Płynny napęd. Chodź. Chodź to kup. Kup jedzenie. No niech mają, kochani. Niech mają. No i jakąś lalkę bym chciała na pamiątkę. O, możesz kupić Tom. Tom. No. No i git. Słyszę, że Teddy tam szczeka Mikołaj. Co ty chcesz? Cieszę się, że dzięki twojej radzie Jadwiga, myś i ja trochę lepiej się teraz znamy. Śmiechom nie było końca. O, ho, ho, ho. No, super. Dobrze, także tak. Rozdaję, słuchajcie. Rozdaję gifty. I'm sorry. Pozdrawiam Asię. Dobra. Pozdrawiam i rozdaję dalej. Rozdaję gifty. Tak, 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 tak. Laleczek nie jedom. Nup, nup, nup. Tak, tutaj jeszcze mamy to. Korzystajcie sobie z tego, proszę ja was bardzo. A tylko kupiłam 2 prysznice. No to dobra, dobra. Na razie my miejmy te prysznice. Jak będą oni potrzebowali, to... To wtedy im damy. Widzę, że mamy my maczetę i Buffy ma maczetę. Tak, tak. Nie ma maczety do kupienia dla naszego tutaj kolegi. Trudno się mówi, żyje się dalej. Chodźmy do... Weź ty może tutaj wyszczotkuj naszego Teddy'ego jeszcze. O! W ogóle fajny sim, patrzcie, jaką ma fajną fryzurkę gustowną. Dobra. Myślę, że możemy, słuchajcie, wybrać się już do... Do świątyni. Którędy to trzeba iść? Chyba wiem, chyba wiem. No dobra, słuchajcie, jesteśmy tutaj. Jestem naprawdę bardzo ciekawa, jak nam pójdzie w tej świątyni z tymi pułapkami. Utoruj drogę maczetą. Będziemy głównie tutaj zajmować się tym torowaniem. Chyba po prostu Xavim. Chyba, że skończy mu się maczeta, no to drugą ma...
Buffy, ale ja bym ją oddała dla tego, dla Creed'a, bo wiecie, bardziej męskie zajęcie. Lubisz mój głos? O kurde, blaszka, do kogo to było? Do nas czy do Creed'a? No, także nie, nie lubię. No, ale no co, słuchajcie, chłop jest szczery. Jesteś dzisiaj naprawdę przystojny, Creed. Nie wiem, jak mam to wyrazić. Uważasz, że jestem atrakcyjna? Wiele tu się dzieje. Nie chcę zranić twoich uczuć. Co tu się odwala? On się położył. On ma ją w tyłku. Ona... Ojojoj, tutaj widzę jakieś minusy. Ty jesteś... Co to? Poczekajcie. Przygnębiony, skoro świt. Jestem nocnym markiem. Nie podoba mi się, że słońce świeci. Jest poranek. Oby wieczór nadszedł szybko. No dobrze, dobrze. Słuchajcie, robi się ciekawie. To wszystko moda, ja wiem. Dobra, zaraz będzie jakaś zagadka do rozwiązania. Okej, okay. Podczas spaceru Xavier obserwuje przelatujące między drzewami ptaki. Okej, okay. Zaraz ja ją spróbuję odstraszyć ptaka pilnie. Wyższy poziom wiedzy. Nie, no to spróbuj odstraszyć ptaka. Xavier trochę się obawia, że może sama sobie nie poradzić. Okej, okay, czyli on rzucał w niej tego ptaka kamieniem, ale ten ptak się nie przejmował. Ptak pikuje, boże, jestem ślepa, w dół starając się ją pochwycić, ale stworzenie ucieka. Okej, okay, dobra, nie wiem, o co chodzi. Nie wiem, co z tego wyszło, co wyniknęło. Dobra, Xavi już jest tutaj, to wy też proszę podejdźcie tutaj razem. Dziękuję bardzo. Tutaj mamy jakieś drzewa. Nie wiem, czy wy chcecie te drzewa. Buffy i Creed. Jak chcecie, to zbierajcie, a jak nie chcecie, to nie. O, no tutaj ten przepiękny mostek. O, i widok. O jejku, jejku. Zobaczcie. Jak pięknie. Cudownie wręcz. Buffy, co? Czekajcie, tam jest jakieś romanse. Chyba cię znam. Jestem... Aha. No dobra, oni się teraz niby sobie przedstawiają, dobra. No, coś tutaj między nimi jest. Może niekoniecznie idzie z obu stron, ale chyba muszę wywalić tego moda. Co jest? Co jest? Oni... Ja pierdzielę! Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Ja w to nie wierzę, nie? Nie wierzę w to po prostu. Nie wierzę w to. Oni się barabarują w krzoku. Creed i... A ty stoisz i... I co robisz? Rubisz brzuszki, łapiesz motyle. Nie, ja muszę wyciągnąć tego moda. Powiem wam, że jest ciekawie, jest fajnie, ale no trochę mi to tutaj zaburza moją koncepcję. Chodź podejdź tutaj. Wąż biega, leci, pełza. Czy oni powariowali? Ja nie wiem. No dobra, no ale ja im nie zabronię, nie? To jest ich jakby wybór. Idź, proszę cię. I co? Jeszcze im powiedz, że jesteś w ciąży, Buffy. A, i teraz się przeciąga. No spoko. Dobra, okej. Okay. Podejdź razem. Podejdziecie tam? Ten gada do siebie. On do motyli gada chyba. Łap motyle, o. Nie wiedziałam, że tu można łapać motyle. No zobaczcie. O, zrobię takie fajne zdjęcie. Czekajcie. O. Hihi. Będziemy mieć na pamiątkę. Ojeju, co tu się dzieje? Ty, Teddy, chodź tutaj też, podejdź. Chodź teraz ty. Creed, może będziesz utoruj drogę maczetą, chociaż obawiam się, żebyśmy, słuchajcie, żeby Xavi tutaj czegoś nie odwalił z Buffy, albo z Creedem. No nie, to nie jest, słuchajcie, to nie jest zmiana orientacji, on nie będzie zmieniał orientacji. Także muszę tutaj pilnować tego. No po prostu hit. Możecie sobie porozmawiać w tym czasie tak normalnie, popraw humor. Wiem, że dużo osób ma tego moda, sol, żartuj o politykach, ale dajcie mi znać, czy te osoby właśnie jak macie, to czy też wam takie wywiasy tutaj robi? Rozmawiaj o majsterkowaniu, wiecie, takie przyziemne po prostu ludzkie sprawy, nie żadne barabara w krzakach. Przyjazne.
Ale wiem, że niektóre rzeczy można powyjmować z tego głównego moda sol, bo ja to robiłam, ale musiałam z czymś innym teraz znowu chyba pobrać. Poproś o obserwowanie nas na Instagramie. Proszę cię bardzo. Okej, okay, widzę, że Krydowi poszło super. Brawo, brawo. Zaraz nam wyskoczy jakaś zagadka. O gotowaniu możecie pogadać. Przedzierając się przez dżunglę, potyka się... To jest to samo. Zostaw jajo w spokoju. Nie, nie bierzmy. Po oddaleniu się od jaja słyszę w pobliskich krzakach podejrzany szelest. Po chwili wyłania się z nich głowa potężnego stwora zielonącego ogniem. Creed bierze nogi za pas, o włos unikając poparzenia. No właśnie, nie ma co, słuchajcie, ruszać jaj zwierząt. Podejść tutaj razem. Dobra, idziemy... Przyjaźnią się, super, bardzo się przyjaźnią. Idziemy teraz prosto chyba do świątyni. Co tutaj masz? Uwodzicielskie uchu. Dobra. Co przychodzi po uwiedzeniu? Hurra, zrobiłem to, jestem gotowy, aby ponownie przygotować się na więcej uwodzenia. Oh my gosh. Nastrojowy szum, ok, to ten wodospad. Pierwsze barabara, to było pierwsze barabara i jeszcze w krzoku. No chłopie, obcy w natarciu. Gdzieś ty widział obcych? Inspirujące chmury. No, powiem wam, nie, że to odcinek hit. Idziemy prosto do papugi. Czekajcie. Papugi, hello. Tak trochę tu żeś utknęła, koleżanko, ci powiem. Do świątyni, nie będziemy łazić nigdzie. Jak nam starczy potem czasu, a myślę, że nam starczy, to sobie tutaj wrócimy. Tylko ja nie bardzo... Tu chyba... Nie wiem, czy dobrze pamiętam. W ogóle nie widzę tych kopczyków. Podejdź tutaj razem, a ty nie wiem, gdzie jesteś. Co chcesz? Zbadaj krzaki. Nie, nie. Podejdź tutaj. A ty jesteś za murzynami tutaj daleko. Okej. Okay. A tu są jakieś sterta piór. Daj no mi to. Mogę? Nie. Szkoda. Dobra, muszę ich pilnować oczywiście. Tobie się chce siku, to wiesz co? Chodź tutaj na woś. Tobie się nie chce, nie, no tak, no i zaś ci się będzie chciało. Tobie też. No to weź teraz ty utoruj drogę macze. Co robicie? On jest podniecony, o nie, ja muszę wyjąć tego młoda, totalnie. O, Xavier, o Jezu, za chwilę zostanę otoczony chmarą pszczół, no genialnie po prostu. Ty wariat. No już, już. Utoruj drogę maczetą, proszę cię. Okazuje się, że Creed ma nieproszonych gości pająki. No, następny. Ten gra w piłkę. Oni mają w tyłku. I to głęboko. Dobra, idzie. Weź pogłaskaj pieska. Przytul go. Przestań pozować, babo. Przytul. Kana Kanusia jest online. Pozdrawiam. A niech to nie toperze. Boże. Co tu się odwala? Ale okej, okay, ona ma ten sprzęt taki, ale myśmy dopiero tutaj zaczęli przygodę, a już nas wszystko, co możliwe, zaatakowało. Ej, a ty co masz? Masz to na tym barabara? Też pierwsze barabara. No to słuchajcie, jesteście po prostu genialni, że pierwsze swoje barabara macie w krzakach. Kto co lubi? Nie wnikam. Nie obchodzi mnie to. Tobie jest gorąco? Grypa, gorączka, kaszel, niedrożność, o kuźwa. Zaraza, zaraża. Nie no, hit. Muszę to wyćpnąć w piździec. Dawaj, ta pozuje, ten przedar się przez... Dobrze, dobrze, dobrze. Zaraz będzie kolejna zagadka. Przestań też pozować. Xavier odgarnia zasłonę gęstych pnączy i jego oczom ukazuje się dziwna polana. Na środku widać otoczony kręgiem totemów postument z reliktem. Złowieszcze oblicza totemów nie wygląda zachęcająco. Przyjrzyj się. Xavier uważnie bada totemy, starając się obmyślić jakiś szalenie skomplikowany plan. Nie widzę, co zapisane. Przechwycenie reliktu przy pomocy sprzętów domowego użytku. Niestety nie wykazuje się zbytnią ostrożnością, nie chcąco uruchamia pułapkę szczelającą zatrutymi strzałkami. Okej, w ogóle mnie to nie dziwi. Podróż do świątyni. Dobra, bierzemy wtedy jego też. Bo co mam z nim zrobić? Dobrze, słuchajcie, jest 19. On jest chory.
Czy ja ci mogę jakoś uleczyć? Bo zdrowie. Lekarstwo na chorobę. Weź to lekarstwo. I co, będzie lepiej? Ojeju, jeju, się porobiło, słuchajcie. Porobiło się, porobiło. Zrobię sobie foteczkę. Bez sensu. No ale okej, okay, mamy świątynię. Czy tutaj są jakieś kopczyki? Są. Chciałabym, żeby Ksawi się tym zajął. Przekop. Im też coś mogę dać, jak znajdę. Pewnie, że tak. Tylko, że no muszę coś znaleźć. Tutaj jest krzak. To choć się wysikasz. Coś tutaj chciałaś. No to zbierz sobie cały plon. A Krit, żeby on za dużo nie przekombinował. Dryfuj na plecach? Gdzie? On już tam włazi do środka. Czyli tam jest ta świątynia z wodą. Mamy zdobytą wiedzę archeologiczną. Okej. Okay. Muszę dryfować na plecach. No poczekaj za nami. Tu jest jeszcze krzak, więc w sumie Ksawi mógłbyś, oszołomiony jest po lekach, mógłbyś na wieś. No i nie widzę tutaj już nic do kopania, żeby Kridowi dać. A gdzie ty jesteś? Ty już jesteś tutaj. Dobrze, tak się prezentuje świątynia. Tutaj już są jakieś zagadki. No to jeżeli ty jesteś taki tutaj, widzę, wyrywny chłopak, to chodź, zbadaj. Co ty masz? Inspirujące chmury. Aha, okej. Okay. Ty też no weź tutaj podejdź. Podejdź, podejdź, podejdź. Gdzie wy to idziecie do tej wody? Bo ja nie wiem. Czy tutaj jest gdzieś woda? Nie mam pojęcia. Tu jest, tak? Aha, tu jest, dobra. I mógłby... Co tobie jest? Romantyczny rastrój, nie wiem nic o flirtowaniu. Oj, dobra, przestańcie już. Weź sobie... Aha, to jest schowaj do wyposażenia. To jest ten kościany pył, czy coś takiego, co nie? Możesz tutaj przyjść, zbadać. No i Ksawi też musi dostać jakieś zadanie. Czy jest jeszcze coś tutaj do zbadania? Chyba nie. Więc okej, okay, no wypadło na nich. Ale podejdź sobie tutaj potem. Dobrze, podczas przekopywania terenu grudka ziemi. Okej, okay, to sobie wszystko zatrzymamy. Jak tam tobie idzie? Dobra, on jest bardzo skupiony, słuchajcie. Ty też, tutaj widzę, notujesz, notujesz. Aktywuj. Jeszcze nic nie wiemy. Zobaczymy, czy tutaj Kridowi się uda odgadnąć. Aktywuj. Aj, no nie wiadomo. Nie wiadomo. Zobaczymy jeszcze, co tutaj będzie u Buffy. Czy jej się coś uda. Ale wątpię. Teddy jest głodny. Ej, a ty nie zrobiłeś tego siku w końcu? Holosie. Daj to... Ej, nie mogę go tutaj nakarmić na dworze? Ej, nie mogę tej miski tutaj nigdzie postawić? O, oh, fuck. Mogę go wysłać do domu? Wróć na kwaterę. Dobra, niech on tam idzie. Ten się już kąpie. Ej, żebyście mi tu nie umierali, ja was proszę. Podejdź. Ty chodź, siku. Na woś. Ja wyczuwam, słuchajcie, dramat. Aktywuj. Dobra, chodźcie tutaj spróbujemy. Chodź ty. Kościldek! Kościldek! Siemanko! Siemano! Fotka musi być, słuchajcie. Oczywiście, że tak. Nie, ty nie idziesz na kwaterę. Nie, nie, nie. Chodźcie potem tutaj przywitać. Zabawne powitanie, a my idziemy do Buffy zobaczyć, czy nam się uda. Ona coś tutaj udaje, że będzie czytać, widzę. O, ale sobie zebrałaś, zobacz jak ładnie. No, słuchajcie, zobaczymy. Nie! Nie! No to chodź, ty będziesz tutaj kombinował teraz, tam gdzie ty badałeś. Aktywuj, mamy dwie opcje. Co to jest? Wolny duch, zawsze trzeba było... Być gotowym na coś nowego. Życie to dobra zabawa i brak zmartwień. No zauważyłam, że dla ciebie to dobra zabawa. Okej, wy tutaj gadacie. Jesteś zmęczony, więc pewnie będzie...
Połamał się, więc pewnie będziemy wracać do domu niedługo i po prostu wrócimy sobie tutaj do świątyni w kolejnym odcinku. Bo ja im chyba namiotu tutaj nie mogę kupić. To w Trójce tak było, że mogli spać, co nie? Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Dobra, czyli to musi być liście. Przeżyjcie to, proszę was. Bomba. Swoją sprawność fizyczną o mały włos, unikając katastrofy, dobra? No tu już musi być, no bo co? Tak, jest. Coś się otworzyło. Przejście w dół, słuchajcie. Przejście w dół. Chodźcie tutaj. Podejdź tutaj razem. Ale tutaj jest kopczyków dla każdego po jednym. Proszę bardzo. Przekop. Przekop. A Xavi? Xavi świruje, widzę. I przekop. I tutaj mamy... trzy zagadki, czyli znowu dla każdego mamy coś innego. Okej, okay, niech oni sobie to przekopią i ja po prostu z nimi wrócę tutaj w kolejnym odcinku. Zdobyta wiedza. Tak, myślę, że z Ksawim będziemy sobie... A, on jest chory. Myślę, że z Ksawim będziemy sobie tutaj badać te grudki, wszystko to, co uda nam się znaleźć. Porobię mu oczywiście zdjęcia na pamiątkę. Muszę wyjąć tego moda sol. O, on jeszcze tuli śmieci, daj. Pokaż. O, proszę bardzo, idealne. Idealnie uwiecznimy tutaj, co się odwala na tym wyjeździe. Muszę wyjąć tego moda i no koniecznie, no nie ma innej opcji w ogóle. No, także kochani, w kolejnym odcinku pójdziemy sobie dalej do świątyni, w głąb świątyni, w drodze do skarbu. Tak. Jest środa w sumie, no dopiero co. Także jeszcze mamy parę dni na to, żeby ten skarb tutaj zdobyć. Także co, będę się już z Wami żegnać. Dajcie znać, czy odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie. No i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się cieplutko i pa, pa!